Siemanko, z tej strony Arołen i witam Was w, myślę, że z góry, krótkim odcinku symulatora Farmy 2015 po kolejnej dosyć długiej przerwie. Ostatnio oraliśmy, więc postanowiłem dzisiaj sobie trochę pokultywować, ponieważ prosiliście mnie też o to, żeby właśnie pokazać trochę kultywacji, ponieważ tego było na kanale bardzo mało. W związku z tym wam to pokażę. Z góry mówię, że jestem dosyć cicho i dosyć spokojny, ponieważ jest godzina w tej chwili po trzeciej w nocy. No i nie chciałbym, żeby ktoś mnie usłyszał. Teraz właśnie wam się wyświetliło screen ze Snapchata mojego, właśnie potwierdzający tę oto godzinkę. Serdecznie zapraszam na mojego Snapa Araulen, na którym często wrzucam jakieś tam zakulisowe materiały. Przekonałem się do tego, więc warto wykorzystać. I może przejdźmy do roboty. Jedziemy. To muszę ustalić odpowiedni bieg. 2D. Myślę, że 3D będzie ok. Tak, myślę, że to będzie ok. To tak sobie pojeździmy. Słuchajcie, chciałbym dzisiejszy odcinek poświęcić na porozmawianie o następce SF-a 15. Myślę, że to jest czas, w którym mogę już coś powiedzieć. Czy ten kultywator nie ma podnoszenia? Ok. Myślę, że to jest czas, w którym mogę już cokolwiek powiedzieć. Co prawda niedużo, ale coś tam wspomnieć mogę. W związku z tym chciałbym na początek zaznaczyć, że SF-15 nadal będzie wspierany. Program wsparcia jest zaplanowany jeszcze długo, długo w przyszłym roku, także nie martwcie się. Darmowe DLC i update'y, jakieś tam naprawy, patche i tak dalej jeszcze będą wypuszczane. To nie jest koniec wsparcia SF-a 15. To po pierwsze. Po drugie, może czas powiedzieć mniej więcej, co tam znajdziecie w tej kolejnej części. Co prawda nie mogę powiedzieć wszystkiego, ale z grubsza. Słuchajcie. Jest całkowita zmiana oświetlenia, przebudowa renderera, co się wiąże, czego skutkiem jest w sumie całkiem nowy wygląd gry. Na świecie może aż tak tego nie odczuwać, aż tak tego nie odczujecie, natomiast w przypadku maszyn jest naprawdę ogromny skok jakości. Całkiem nowe tekstury połączone z tym nowym systemem oświetlenia sprawiają, że maszyny wyglądają cudownie. Proszę uwierzcie mi, wiecie, mogę przesadzić, możliwe, że przesadzam, ale taka jest moja opinia, że te maszyny po prostu miażdżą. Co jeszcze? Sporo poprawek takich podstawowych błędów z SF-a 15 też będzie. Co nie znaczy, że SF-15 potem też tego nie dostanie. Z nowych funkcji na pewno będą ścieżki technologiczne, nieszczęsny modding, aczkolwiek chyba. Nie, jest po prostu konkretnie ustalone. Modding pojawia się 30 listopada. W związku z tym, jeśli gra będzie miała premierę jeszcze w listopadzie, poleci aktualizacja dodająca ten modding. Natomiast jeśli gra pojawi się w grudniu, no to będzie miała już ten modding zintegrowany. Jeśli oczywiście nic nie wypadnie, ale mam nadzieję, że nic nie wypadnie, prace idą gładko jak na razie, wszystko według planu, więc myślę, że i tym razem
wszystko będzie ok. Zostało dodane też podczepianie kilku przyczep na raz, co nie jest, co też sprawia, że gra jest realniejsza i daje szersze zastosowania. Wprowadzono możliwość teleportacji maszyn na farmę, także nie musimy już od razu popitalać ze sklepu, tylko możemy sobie tepnąć, także jest fajnie. O ścieżkach technologicznych mówiłem. Dużą zmianą myślę też jest wprowadzenie funkcji typu Soil Mods FS-a 15, bo daje całkiem nowe właściwości gleby z realnym wpływem na późniejsze plony. Myślę, że to jest bardzo spoko funkcja, dosyć rozbudowana, bo mamy różne typy nawozów i oprysków, co daje szeroki wachlarz opcji. Co jeszcze? Co jeszcze mógłbym Wam powiedzieć? Nie wiem, szczerze mówiąc. Musiałbym spojrzeć na listę, ponieważ troszkę tego jest, a wszystkiego też niestety nie pamiętam. Ogólnie może też chciałbym powiedzieć coś na temat wsparcia, jakie będzie tego SF-a 16. No, sytuacja podobna jak z SF-em 15, będą wypuszczane aktualizacje. Sprawa jednak wygląda tak, że cofnij kupi traktorze. No ja pieprzę. No nie wierzę. Ech, no cofaj. No jak tym gównem zahamować? Nie, no muszę tak nakręcić, bo przecież... Generalnie sprawa wygląda tak, że też będą aktualizacje. Z tymi aktualizacjami jest tak, że będą one prawdopodobnie raz w miesiącu. Nieprawdopodobnie, ponieważ jeszcze do końca na ten temat nie dyskutowaliśmy. Zajmiemy się tym, gdy już w pełni skończymy SF-a 16. W przypadku SF-a 15 tak długo to trwało, ponieważ plan nie był rozłożony miesiąc po miesiącu i niektóre rzeczy trwały po prostu dłużej. W związku z tym nie dało rady wcześniej tych nieszczęsnych aktualizacji wprowadzić. Natomiast w przypadku SF-a 16 każdy etap prac jest finalizowany z końcem miesiąca. W związku z tym osobiście uważam, że realną opcją jest wprowadzenie opcji aktualizacji raz w miesiącu. Czy to wypali? Jeszcze nie wiem. Tego nie mogę Wam obiecać, ponieważ, tak jak mówiłem, w firmie na ten temat nie dyskutowaliśmy jeszcze. Jeszcze jest troszeczkę za wcześnie, żeby na ten temat dyskutować. Na pewno, przepraszam, że ziewam, ale jest już późno, tak? Na pewno pojawi się, co się na pewno, w aktualizacji. Na pewno pojawi się poprawa tego wpadania w bruzdę, czyli nie koło, lecz cały traktor będzie wpadał w bruzdę. Czyli tak jak jest w realu, prawda? To na pewno się pojawi w aktualizacji późniejszej, po premierze, ponieważ teraz już z tym nie zdążymy, no niestety nie zdążymy, ale za to będziecie mieli sporo innych fajnych rzeczy. Naprawdę dużo, dużo czasu zajęły prace nad samą przebudową grafiki, ponieważ SF-15 nie ma co się oszukiwać, nie powala i Wy wielokrotnie o tym wspominaliście, więc tutaj musiał nastąpić spory krok naprzód, zwłaszcza w maszynach, ale i otoczeniu też. Otoczenie też wygląda teraz naprawdę dużo lepiej. Dawam tam jakieś screeny w międzyczasie, między tym moim gadaniem albo na koniec, sam nie wiem, coś tam, żebyście mogli troszkę zobaczyć, jak to wygląda.
Względnie będę raz na tydzień, dwa na fanpage Farm Experta publikował jakiś tam jeden screen. Zobaczę, z jaką częstotliwością jeszcze, ale coś tam na pewno będę wrzucał. Także jeśli byście chcieli, to link do Facebooka, fanpage'a Farm Experta macie w opisie. O, jeszcze mi się przypomniało teraz, że mogę wam powiedzieć o tym, że SF16 będzie miał manualne odpalanie traktorów i pracę maszyn w takim stanie, w jakim ją zostawimy nawet po wyjściu z traktora. Czyli na przykład zostawimy sobie pracujący kombajn i wysiądziemy z niego w trakcie pracy, no to on sobie będzie dalej pracował, nie wyłączy się, prawda? Także też myślę, że to całkiem fajna rzecz. 11 minut odcinka, troszkę pogadałem, więc myślę, że starczy, nie ma co przedłużać. Powiedzmy 1% na odcinek, tak na luzie, zaś kultywowaliśmy to pole. Weźmiemy teraz, kombinujemy jeszcze jakiś lepszy siewnik i mogę teraz się jeszcze tepnąć. Wysiadaj, bo nie chcę z tego głosu. Press Enter. Seeders. Jakiś lepszy siewnik. Ja wiem, że mamy Considere, ale jest dosyć mały. Dlatego myślę, że mnie nie stać. Jeszcze lepiej. Na żaden większy siewnik mi nie stać. Spoko. No to trzeba będzie z Xeną Liceusem pracować, no bo nie ma innego wyjścia. No dobra, to w takim razie już teraz sobie odpuszczę. Troszkę pogadałem. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym, co powiedziałem na temat SF-16. Jak przewidujecie, czy kupicie, czy poczekacie, czy jak ogólnie odbieracie to. I jeśli screeny wam się podobały, no to też dajcie znać. Gra jest ciągle w fazie produkcji, jeszcze ciągle może się coś zmienić, dlatego wasze uwagi są cenne. Dlatego jeśli ktoś ma jakieś sugestie, bardzo proszę, żeby je napisał, a nie zostawił je dla siebie. Tylko proszę, nawet jeśli jest to krytyka, niech to będzie w kulturalny sposób, ponieważ wszelakie przekleństwa, obrażanie mnie, studia czy gry po prostu skończy się banem na kanale, także po prostu myślę, że nie warto i za to warto to robić w jakiś taki kulturalny, cywilizowany sposób, jak cywilizowany człowiek. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.